Witajcie, jesteśmy dla Was dzisiaj w Hrubieszowie zgodnie z obietnicą na proteście Agrouni. Tutaj na razie jeszcze niewiele się dzieje. Jak możecie zobaczyć, dookoła jest całe mnóstwo policji i bardzo mało protestujących. Być może jest to spowodowane tym, że tutaj kawałeczek dalej jest rondo, które w tym momencie jest zupełnie zablokowane przez policję. Mieliśmy problem, żeby tutaj wjechać. Musieliśmy się legitymować, nasz samochód został spisany. Także środki bezpieczeństwa są podjęte bardzo, bardzo duże. Po drodze, co pokazywaliśmy Wam na naszych relacjach, mijaliśmy samochód taki wielki policyjny, który służy do polewania wodą. Tutaj stoją zagłuszacze, także policja jest przygotowana na to, że będzie się działo, że będzie gorąco. Czy tak się wydarzy? Okaże się, być może. Tutaj za nami są tory. Tory, na które prawdopodobnie nie zostanie wpuszczona Agrounia, choć ma zgłoszenie do ich zablokowania. To zgłoszenie to jest formalne zgłoszenie na piśmie, jest na to zgoda. Oczywiście dostaliśmy taki dokument do wglądu, ale na te tory nie zostaliśmy wpuszczeni także my. Jest blokada policji, którą widzicie tutaj z tyłu i poza te samochody nie wolno wyjść ani nam, ani uczestnikom protestu. Jak ten protest ma wyglądać? Trudno powiedzieć. Za chwileczkę pokażemy Wam z tamtej strony, jak zablokowane jest rondo, rondo dojazdowe tutaj do tego miejsca. Jest taka wąziutka droga, na której możecie zobaczyć, jak to wszystko wygląda. Ustawiają się samochody. Tutaj będzie stała scena, na której będą występowali liderzy Agrouni, na której będą występowali przedstawiciele Agrouni. A z tyłu właśnie jest to rondo, o którym ja Wam mówię. Rondo, które jest zablokowane, na które nie ma wjazdu. Policja blokuje ten wjazd, blokuje tutaj ruch. Czy protestujący na tą ulicę wjadą, czy nie wjadą? Trudno nam powiedzieć. Wszystko wygląda na to, że nie. Będziemy dla Was relacjonowali dzisiaj przez cały dzień to, co tutaj się dzieje, to jak to wygląda. Zapraszamy do obserwowania. Za chwileczkę ma przejeżdżać tędy skład. Macie, zobaczymy, jak to wygląda. Za chwileczkę ma tędy przejeżdżać pełen zboża skład. Spójrzcie, policji jest całe mnóstwo. Szczelny kordon, który nie chce nikogo przepuścić na drugą stronę. I tutaj się to raczej też nie zmieni. Czy dojdzie do wejścia siłowego? Jak słyszeliście, jutro w Szczecinie ma dojść do podpisania porozumień. Rolnicy stoją pod kowrem 36 dzień. Zielone miasteczko blisko 30 dni. Przejdziemy teraz bliżej torów. Zaplanowany jest przejazd pociągu. Chłopaki, chodźcie. Panowie, panie, zapraszamy tutaj bliżej wszystkich. Chodźcie, chodźcie. A co tu jedzie? No rano kukurydza wjechała. A coś tam się jedzie. Trzeba i następnie. Coś jedzie nowego. No to przecież skoro pilnują, no to coś ma wjechać. Dobra, no, dobra. Nie pilnowali. Na no, 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 dzień dwa chociaż, nie? Ja za panem pierwszy raz. Ja dokładnie. Tak, no ale kurwa było 500 osób, tyle policji nie było, a tutaj panowie, jest garstka. Chodzi o to, żeby tak, policji jak robisz protest na polu, to po co policja? I... No, zobacz. Jedzie, co to jest? Tak. Skąd jedzie? Ale co, telewizja, gdzie pościa, żeby to nagrać? Nie, na telewizji. No dobra, no tak, no tak. No dobra, nas wszystkich. Mamy nagranie na waszej stronie. No co, tylko jeden wejdzie? Tak, dokładnie. To dajcie szansę. To chociaż sobie nagrać tu stąd, to będzie dobrze widać. To naprawdę będzie ciekawie widać. A to możemy, dobra, a możemy no, się... Tak, tak, tak. No i zobaczcie, chłopi, to jedzie zboże. To jest... Pani jak widzicie, wjeżdża transport ukraińskiego zboża. Prawdopodobnie mówią, że to jest kukurydza. Spójrzcie, jaki to jest ogrom. To jest tylko jeden pociąg. Taki pociąg przejeżdża tutaj co 2 godziny. 25 tysięcy ton na każdym jednym pociągu.
Dokąd te pociągi dojadą, tego tak naprawdę nikt nie wie. Być może prosto do młynów, skąd trafią na nasze i wasze stoły. O to właśnie walczy dzisiaj nie tylko Agrounia, o to walczy Oszukana Wieś, o to walczy Solidarność, o to walczą wszyscy rolnicy na ulicach. O to, żeby na nasze stoły trafiała żywność pierwszej jakości. Polskie zboże, nie zboże ukraińskie, które wjeżdża tutaj węglarkami, które wjeżdża tutaj w takich ilościach, o jakich jeszcze nam się nie śniło tak naprawdę. To są setki tysięcy ton, miliony ton. Będziemy tutaj dla was przez cały dzień, będziemy na bieżąco relacjonowali to, co się tutaj dzieje. Pewnie pokażemy wam jeszcze nie jeden taki wjeżdżający pociąg, a tymczasem żegnamy się i zapraszamy później. Kiedy wreszcie Polska otrzeźwieje? Jak możemy sobie życzyć błogosławionych świąt wielkanocnych, skoro ciężką winą polskie społeczeństwo, polski naród jest obciążony? Tego typu winą 20 marca upłynęła rocznica, okrągła rocznica naszego razem ze Stanami Zjednoczonymi, wojskami sprzymierzonymi, upłynęła rocznica najazdu na Irak. Znaleźliśmy się w tym niechlubnym gronie, który stanowią oprócz Stanów Zjednoczonych i Polski, Wielka Brytania i Australia. Jak się to stało? A więc obciążenie rośnie, obciążenie narodowe. Jesteśmy wspólnotą, nie możemy zrzucać odpowiedzialności na przyszłe pokolenia. Trzeba wziąć odpowiedzialność na własne barki i z nią się uporać. Nie wiem, czy są takie rekolekcje w Polsce wielkopostne, gdzie w ten sposób jest poruszany temat. Temat winy Polski za tę wojnę, która się toczy. Gwoździem do trumny naszej cywilizacji chrześcijańskiej w Polsce jest to, że zapomnieliśmy o zbrodni ludobójstwa na Wołyniu i Galicji Wschodniej. To jest nie do przyjęcia, proszę Państwa. I w dwójnasób odpowiadamy za tę wojnę. Nie tylko jako ci, którzy podżegali do tej wojny, podtrzymują tę wojnę, biorą w niej udział nieformalnie, ale przez swoich najemników, przez wysyłanie broni, jesteśmy bardzo odpowiedzialni. Nie wiem, czy przyjdzie kiedyś jakieś wreszcie oprzytomnienie, abyśmy wyszli z tego zaklętego koła wojen nie naszych, wojen amerykańsko-natowskich. Wszystko wskazuje na to, że droga będzie długa, ale może i pokuta będzie długa i ciężka.